Mikołaj i Miłosz dostają dziś pierwszą sprawę dotyczącą szajki fliperów, którzy specjalizują się w handlu mieszkaniami z drugiej ręki. Swoimi działaniami napędzają wzrost cen nieruchomości. Jedną z ofiar oszustw padła starsza kobieta, która sprzedała swoje mieszkanie o połowę taniej, niż mogła za nie dostać. Na komendzie zjawił się syn oszukanej emerytki. Mikołaj pyta go o przebieg transakcji. Mężczyzna opowiada, że nowy właściciel mieszkania z relacji matki posunął się do tego, żeby wzbudzić w niej litość. Udawał osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Syn poszkodowanej w swoim imieniu i matki prosi policjantów o pomoc zaistniałej sytuacji. Góral i Białach przyjmują zgłoszenie i obiecują, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by im pomóc. Od razu ruszają do sprzedanego mieszkania przez staruszkę. Mają szczęście, bo zastają nowego właściciela i faktycznie facet udawał niepełnosprawnego. Policjanci postanawiają go wziąć na komendę i przesłuchać. Podczas przesłuchania okazuje się, że sprawa jest skomplikowana, niż wydawało im się to na początku, czyli wziąć nowego właściciela, kazać wypłacić mu resztę należnych pieniędzy i koniec sprawy. I Kołajowi i Miłoszowi szykuje się dość długa zmiana. Święty po pracy prosto udaje się do kasyna, w którym jak na razie wygrywa. Tym razem też tak jest. Miłosz zauważa, że przyjaciel ostatnio ma więcej pieniędzy niż dotychczas, a podwyżki żadnej nie dostał. Mikołaj mówi mu wprost, że ma dobrą pasę i wygrywa dość spore sumy w kasynie. Góral nie wierzy w to, co słyszy. Martwi się o hazardowe skłonności Mikołaja. Chce wybić mu je z głowy. Nie chce, żeby się uzależnił od tego, a następnie wszystko przegrał. Jak już zapewne wiecie, nie podoba mi się to, że chcą z Białacha zrobić hazardzistę, ale coś mi się wydaje, iż on niestety już się od tego uzależnił. Przecież po robocie od razu nie leciałby do kasyna, tylko do domu czy do jakiejś knajpki coś zjeść czy coś. Osoby, które nie są uzależnione, tak się nie zachowują. Jak jest okazja, lubi, to się idzie na przykład w weekend, a ten prosto z komendy leci i musi zagrać, bo zaraz go coś rozerwie. Czy Góralowi uda się mu pomóc? Szczerze w to wątpię po jego zachowaniu, aczkolwiek mam taką nadzieję, że wraz z Tamarą uda im się przemówić Mikołajowi do rozsądku, chociaż to zadanie będzie bardzo trudne, a wręcz karkołomne. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy twoim zdaniem uda się pomóc Mikołajowi? We'll be right back.